Dzień numer 4. Napięcie na akumulatorze naprawdę słabe. W celach zapewne nic się nie podziało. Troszeczkę jakby bardziej suche były. To mi się osobiście tylko wydaje. Mimo odłączonego napięcia cela 1 i 3 bąbelkuje, czyli prawdopodobnie z wora. Transformatorek wytrzymał, nic się nie zjarało przez noc, kable się nie poupalały. Jedyny plus na razie z całej akcji, że mam pseudo ładowarkę zrobioną. Nic, chyba trzeba numer 1 spisać na straty jako zwarcie na celach. Czyli muszę wziąć kolejnego pacjenta i spróbować zreanimować. Przynajmniej może jednego się uda. To nic. Do następnego. No i dobrze, kolejny pacjent. Pacjent numer 3, nazwijmy go. Bardzo dobrze reaguje. Napięcie startowe to było 1,7 V. Po dodaniu elektrolitu, no mojego miksu, napięcie wzrosło do 2,4 około, co jest bardzo, bardzo fajne. Korki, które były fajnie zaciągły, no niestety cele wyglądają jak wyglądają. Niektóre potrzebowały troszeczkę więcej, niektóre troszeczkę mniej. Tym razem dolewałem, jak to się mówi, tyle ile trzeba, tylko żeby była lekko cela zalana, nie pod korek, więc jak to się mówi, uczę się. Początkowo pobór prądu był praktycznie zerowy i cały czas teraz rośnie, więc nie wiem, chyba dobrze rokuje ten pacjent. Na razie zamknę. No i jeszcze jest pacjent numer 2. Pacjent numer 2 tak samo dobrze zaczął reagować na traktowanie. Miał napięcie początkowe 8 V. Później po dolaniu elektrolitu wskoczyło na 8,4, więc stawiam, że też dobrze się podziało troszeczkę. Ta cela wygląda na suchą, choć lekko mokrą. Ewentualnie później doleję. Tutaj coś jest. Tu coś jest. 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 Lecę na moim wynalazku. Muszę jeszcze tylko sobie dorobić jakiś analogowy miernik, żeby nie latać cały czas tym. I fajnie reaguje, bo było 8 V i jest 13 z czymś i ładuje się. Nie zrobiło zwory, więc jest szansa, że coś z tego w końcu będzie. Możliwe, że przynajmniej dwa ogniwa uda się uratować. Ale jeszcze nie zapeszam. To dobra, to na razie. Hej. No i minęło kolejne 8 godzin. Ten pacjent bardzo dobrze rokuje. Dołożyłem sobie miernik, on tam zaniżał o 0,1, ale jest git. Cele wyglądają też na razie ok. Nic tutaj nadmiernie nie gazuje, nie gotuje się. Trafo daje radę, nie przegrzewa się, więc można uznać, że na razie jest git. Czeka mnie teraz wyjście do pracy, więc ostatnia kontrola. Tutaj rozkręciłem już prąd do 1,4 A. Przez chwilę fajnie trzymało 12 V i prąd był mały. Teraz widzę, że walczy. Teraz nie wiem, czy walczy, że rośnie oporność, czy walczy, że coś się dzieje nie tak. Ciężko mi wypowiedzieć się, ale nie ma pełnej zwary jak na razie, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nic się nie gotuje. Więc kolejna wizyta za 8 godzin. Mam nadzieję, że będzie git, że mniej więcej się napięcie ustabilizuje i troszeczkę zacznie spadać prąd, albo zacznie rosnąć napięcie, no nie wiem. No, prąd leci na fulla, a napięcie no walczy, walczy, cały czas walczy. Pacjent walczy o żywot, a ja walczę o kasę. Bo jakby nie było, to wszystko jest po to, żeby zaoszczędzić.
Nic. To do zobaczenia za 8 godzin. Na razie. Dzień czwarty się kończy. Druga partia jest naprawiana dzięki ulepowi. I teraz sobie rzuciłem miernik. On tam, jak to się o dziesiątkę kłamie, mamy 13,5 V. Na razie zapowiada się chyba dobrze, jak to się mówi. Nic nie gazuje. Napięcie rośnie. Tutaj raz na jakiś czas się wyłącza wynalazek. Nie jest aż taki gorący, czyli nie leci na pełnym zwarciu. Więc stawiam, że może coś z tego będzie, tylko się zastanawiam, czy go nie wyłączyć na noc i zobaczymy, jak nisko napięcie spadło. Napięcie startowe to było 8 V. 8 z czymś, jak dałem mu elektrolitu. Dobra, wyłączymy go. Dobra, niech będzie. Zobaczymy, czy to coś da. A też nie chcę przegrzać tego akumulatora. Tutaj pacjent numer 2. Pod tą ładowarką tutaj napięcie spadło. Było około 12, 13, 14. No, było 14, no ale już mamy 10. No i pełny prąd. I teraz nie wiem, czy gdzieś coś, jakaś cela sobie w kulki leci. Gazowania nie ma. Ja później jeszcze sprawdzę, ile jest płynu i ewentualnie doleję, bo to tak wygląda, jakby to wszystko powciągało do środka. No ale jest małe napięcie. Mi się to nie podoba i pełny prąd. Tak jakby chyba jedna cela umarła. No ale to wyjdzie w praktyce. Doleję mu kwasioru i zobaczymy. No i na tym etapie kończymy dzień 4 z nowym zestawem akumulatorów, które rokują dużo, dużo lepiej niż poprzednie. Ten startował od 8, a ten startował od 1,7 i wskoczył na 2 z czymś, jak dostał elektrolitu. Dobra, tak można podsumować dzień numer 4. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia. Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Cześć.